Dobra, odpalam TikToki od Xitref. Zapraszam do oglądania. Spartiatix! Reklama! Siema widzowie, szybkie reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Enebie. Ja już pokazuję co jak, tylko na początek zachęcam do używania. Pierwszy link w opisie, u góry przez niego kupując Eneba, wiesz, że jesteście ode mnie. Dzięki, że to robicie, bo dzięki temu, kurde, bo dzięki temu współpraca nadal trwa, także serduszko dla was. I co? Idę na Eneb, pokazuję wszystko co jak, dla tych co nie wiedzą. Dla tych co wiedzą, to może coś zobaczą, co akurat nowego i wejdą, kupią. Nie wiem, nie wiem, wchodzimy. Pyk, jesteśmy, wejdź, lol, enter, rzeczy do ligi, Valoranta i tak dalej, ty. Ale że da się jakieś skrzynki kupić? Tako za 4,50? Ciekawe. Nie wiedziałem, ale to dziwne. Ale dobra, nieważne, Eneba, tu macie tak, jakieś, tutaj macie PSC do PlayStation, Blizzarda i tak dalej. Dwa razy już kupowałem PSC do PlayStation, chyba 100 zł, czyli łącznie 200 i zapłaciłem ile? 180? Coś takiego, więc dwie dyszki, interesy, łeb do interesów. Także też polecam, bo warto. Chyba najbardziej się właśnie na 100 zł opłaca, bo jest największa zniżka. I jeszcze co jakiś czas jest kodzik, niestety teraz nie ma, wtedy jest 10% taniej, więc... Warto poczekać, jeżeli niedługo planujesz, możliwe, że będą kodziki na PSC do PlayStation, a jak już cię korci, to kup, nie ma problemu. I tutaj jakieś gry 10% taniej, chyba akurat, aha, jeszcze 4 dni, to możecie sobie przejść. Ty, God of War już tylko stówkę? Pamiętam jak pokazywałem na Enebie za chyba 140, już coraz niżej, niby inflacja. Oby taka inflacja była jak... Na grach, czyli coraz taniej, a raczej na Enebie. Bo w sumie tak to gry coraz droższe. 400 na PS5 gry, 300, nie wiem, drogo to. Tutaj masz jeszcze gry, Steam gry i tu sobie możesz przejrzeć, jak nie masz nic na oku. Może akurat ci coś wpadnie, jak ci się nudzi i zerknąć coś ciekawszego, nie? Także wiesz o co chodzi, ja raz tu pokazywałem. Także co, pierwszy link w opisie, dzięki, że używacie, serduszko dla was, oglądajcie sobie TikToki dalej, siema. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Będziesz o mnie pamiętać, ale ja będę o tobie zawsze pamiętać. A to w tym, dobra. Może kiedyś się pokłócimy i nie będziesz o mnie pamiętać, ale ja będę o tobie zawsze pamiętać. Za nasze wszystkie wspólne... To nie chłop? Zostaną w moim sercu na zawsze. Kolego, pamiętaj. Sadgę czy nie? Kurwa, go goliście. Ale go mamy, ty. On nie wie, gdzie jest. Cześć. Nie wiem, czy nie za bardzo nie wiem, co się działo. Sobie leżę i... Głowę zobacz. Sprawdza, czy mam brwi. Ale on jest zmulony. Nie mam? Nie masz. Kurwa mać. Jaka essa. Ja pierdziele. Dla tych, którzy się spuszczają nad lakiernikami tam, kurwa. Płacą grube tysiące. Mnie to kosztowało, kurwa... 12 zł za dwa wałki. 24 zł za puszkę farmy. Za czteropak żubra zapłaciłem 15 zł. Minęło pół godziny, mam całe auto ojebane. Ty, ciekawi mnie efekt. Jak to by wyglądało? Porypane trochę, co? Co to jest? Co to kurwa jest? Ja pierdolę. Skunks. ABC. 1, 2, 3. OBCD.
Ale o co ci chodzi, Miłosz? Ci zaraz zapieprzę lepca. Co to w dupę było? Plaży nudystów nie będziemy państwu pokazywać, gdyż wówczas musiałbym stanąć przed kamerą na gusieńki, a wtedy widokiem swojego przyrodzonego torsu gladiatora poraziłbym tych wszystkich, którzy latami bezskutecznie pracują na drzewie. Sigma. Plaży Sigma. Lecha, jak miło, że ty tak wiesz ze smakiem. Klasyk. O! Pokój się chyba zawalił. To sufit. Pokój się zawalił. Od tej wilgoci. Chyba co? Ale czemu on tu nawet nic nie mówi? Co on nam pokazuje? Katakumby w żalnie. Sam urządziłeś, czy dekorator pomagał? Yo, what's up, bro? Czego spodziewasz się w tym nadchodzącym nowym roku? No, muszę też nurówkę wymienić. Ubucie. Czego spodziewasz się w tym przyziemny, to mi się podoba. Co on ja? O Jezu, co to jest? To wyrzutnia ziemniaków. Dis kiedyś taką zrobił. Oglądałem. No, był taki film. Czy masz kontakt z Julią Żugaj? Nie mam kontaktu z Julią. Ty, co to jest? A, bo to robota? Ja myślałem, że to cosplayer Mikołaja Kopernika. Czy masz kontakt z Julią Żugaj? Nie mam kontaktu z Julią. Ten dzień, w którym muszę do tych debili nagrywać to gówno, ale siano się zgadza, luj. Nie mam kontaktu z Julią Żugaj, ale mogę ci opowiedzieć o jej działalności. Julia Żugaj jest aktywistką, która walczy o prawa osób niepełnosprawnych. Jest również członkiem Fundacji Kopernika i wspiera nasze cele. Serio? Co jest? Czy masz kontakt? To prawdziwe? Czy podłożony dźwięk? Czy chcesz się pieprzyć dziś wieczorem? To jest prostsze niż kiedykolwiek. Tysiące kobiet szuka koguta w tym miejscu. Jakiego kurwa koguta? Nie widzisz, że łańcuch kurwa? Yeah! Weź się w końcu otwierdol ode mnie. 5 sekund. Jeżeli zaświeci się kontrolka koloru no, ale to zielonego, wtedy, jestem trzeźwy. Kiedy kierowca wypił, to mi się zapaliło czerwone. No w sumie, żeby do tego programu iść. Polska szkoła. O co tu w dupę chodzi? To od tyłu puszczona? Co tu się dzieje? Ale ma brudną gębę teraz. Ale mlaska. Dlaczego Żyda boli w sercu? Bo mu brakuje komory. Ja pierdzie. Nie wiem, robię. Przepraszam oczywiście Twitcha, ale komory z serca. Serca mają komory przecież. Co? Co tam z tyłu jest? Dlaczego Żyda boli w sercu?
Czej, to w bin? Bo mu brakuje komory. Czej, co? Dlaczego Żyda boli w sercu? Co się stało? Co to jest? Uśmiechnij się. Ja pierdziel. Jest takie przysłowie. Klasik. Kto kołdołki kopie, ten sam wpada do Wielkanocy. O, nowy ending. Ale smutna żaba, no. Sadgę. Sadgę IRL. When I'm not with you, when I went with you, send this to your best friend. To straszne. Jak nam przykro. To straszne. W dupie mam przykro. To straszne. Legenda. Jak nam przykro. Zagłosujesz na niego w wyborach, jak będzie? Okręt nasz wpłynął w mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Ale mokra mysz. Potem szkwał wypchnął nas. Z żabą. Niezłe duo. Twitch Tamkęć. Niesamowite. Szczęścia. Smacznego ktoś napisał, zgadzasz się? When you weren't answering my calls, I went to a party with Brian and I went home with him and I slept with him. Yeah, I know what happened. On wiedział. Yeah, we planned this all out. What do you mean you planned it out? Well, Brian bet me $50 and a pack of cigarettes. What? That he could sleep with you. So now I'm down $50 and a pack of cigarettes. Była warta. Pięć dych i paczkę fajek. Zgadzasz się? Z tą wartością? Wymienię drabinę za dziewczynę. Proszę o kontakt na WhatsAppie. Dziękuję, pozdrawiam. Okej. Dlaczego Żyda boli w sercu? Nie da. Jeśli Bóg stworzył słońce w 4 dni, to skąd on wiedział, że minęły 4 dni? Okej, okej. Co to? Whoa, whoa, whoa! What in the fuck? Whoa! What the fuck are you doing? What the fuck? Co to w dupę jest? To prawdziwe? Whoa! Whoa! What the fuck are you doing? Co on robi? What the fuck? Dziwny pies, jaki pies? Dlaczego Żyda boli w sercu? Ej, o co chodzi? Znowu ten dźwięk. Bo mu brakuje komory. O co chodzi z tym dźwiękiem? O, okej. I guess I'm just too tough to cry. What do you think, Papa? What is that? I guess I'm just... This is my new carpet. It's new! Come on, man! No!
Jestem na spacerze z psem, kurwa. A tu warchlak. Co jest? Przyjdę, uspokój się, jak on cię dorwie, kurwa. Ty, warchlak ma tam małe chyba, kurwa. Nie. Będą dymy, ty, co? Ty, bo warchlak, kurwa. Ty, on leci po mnie. Po mnie, kurwa, leci. Chodź tu się, ja pierdolamy. Kurwa, przed warchlakiem. Dalej, kurwa, on do nas leci. Jestem legendą, kurwa, polska warchlak, wersja. Jestem na spacerze z psem. Alexa, can the reindeer fly? No, caribou cannot fly. Santa Claus is not real? He's for one. Alexa doesn't know what she's talking about. Santa is real. How? Reindeers make the sleigh fly. And the reindeers fly, but reindeers can't fly. Alright, well, Alexa's an idiot. Alexa, come. Sad, girl. What? No, dude! Ale się cieszy. Nie. Okej. Co? Co to w dupę jest? O! To jest dobre. Ej, z czego ta muzyczka? Szczerze. Chyba znana. What's the scariest part of working in a mine? Z gry? Dzięki. Co? The mine spiders. Dobra, fake. Bober! Nie bój się. Ja pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę bobra. Jakie bydlo jebane, spierdolił do Bober! Hola, hola mi chica. Hola. Hola, hola mi chica. Arrigo. Ty, ale on tak powiedział? Hola, hola mi chica. Hola. Hola. On powiedział słowo? One mogą mówić? Tak jak papugi? Hola mi chica. Hola. Hola. Ale porypana. Where's that damn dog at? Is he? Co jest w dupę? Co mu jest? I love you. To wyjdę to TikTok, bo to jest TikTok z TikTokami. Rozumiesz? Nie mogę z tego. Fajno. On sztuczki będzie robił? Myśli, widzowie, o życiu. Siema, pluki. Witam, Jolk. Fajny piasek, nie? Co to jest? Ty, on psa kradnie. Dramat.
Ale oro. What the fuck is that? What the fuck is that? A fucking cat? Hey, don't fucking look at me like that. That's a weird looking fucking cat. Chopin to był? Reinkarnacja, no. Yo, there's a stray cat outside. I don't want it starting a fight with Lucy. Lucy, it's okay. It's okay, Lucy. Don't worry about it. Ma! Ma, there's a weird fucking stray cat outside. It looks like grandma, the fucking thing. Hey, get the fuck out of here. I don't even know if that's a fucking cat. Blink, motherfucker. Hey, no. Ja pierdziel. Goat, jutro. O, zoba! Na Skype'ie gada z psem. Skype, znasz? Ty, on wie, że z nim gada? Jak myślisz? Fajne. Zejdź ze mnie. Zejdź ze mnie. Żyłka ci jebnie i będzie nieprzyjemnie. Zejdź ze mnie. To 6 rzeczy, których nie jestem w stanie zrozumieć o godzinie 2:33, wracając z depilacji miejsc intymnych bikini u pani Anety, top 12. Ja jestem w stanie to wytłumaczyć. Oglądałeś Kevin sam w domu? Jemu się głowa paliła po prostu. Chłop nie zna najprostszych easter eggów. Zejdź ze mnie. Zejdź ze mnie, żyłka ci jebnie i będzie nieprzyjemnie. Bugują się dźwięki? Ej, ej, zejdź ze mnie. Bo tu jest inny niby dźwięk z tego, zejdź co widzę. Ale tylko w tych ze slajdami się buguje to luj. Imię Ryszard, to czy to będzie ok, żebym jego nazywał chuj? Imię Ryszard. To czy to będzie okej, okay, żebym jego nazywał chuj imię, tak, Ryszard? To będzie okej. Okay. Jak słyszę słowo skupić się, to tak sobie wyobrażam, że to znaczy, że ktoś zrobił kupę w majtkach. To ma sens, nie? Tak, ale on się skupił. Jakbym dopiero się uczył polskiego języka, to na pewno bym myślał, że to znaczy, żeby zrobić kupę. Przecież to prawdziwe jest. Jak ktoś mówi, że się skupia, to ty mówisz, nie skupię się tak, bo się zesrasz. Normalne polskie powiedzenie. Dzięki o mnie 22 lata. Czyli on dobrze rozkminił. Jak sobie wyobrażam, że ktoś uczy polskiego i jest w szkole i ten nauczyciel mówi tak, hej, musisz tak bardzo mocno się skupić. Oni tak, nie, chyba wolę iść do łazienki. Jak słyszę... Okay. Zjebało mi się auto! Toyota, kurwa! Na autostradzie! Trzy banerze, kurwa! Czas na Toyotę! Pierdol się, japoński skurwysynu! Ale co ty mówisz? Hey Doug, I forgot. Hey Doug, what if, like, we, you, never mind. Hey Doug. Ktoś chętny na Clash, nie graj w Lina. Nothing. Daję hey motka. Na razie nic nie daję. Idziesz sobie ulicą? Kurwa, Opel Nivea, pfu, bo... Super, idziesz sobie ulicą? Super. Kurwa. Mam nadzieję, że widać, że jestem obrażona. Ty, no ma to sens, no. No. Prawdziwe to jest. Raz pamiętam, jak moja mama poszła na wywiadówkę. Jesteś wynerwiony. Włożyłem sobie, kurwa, poduszkę w dupę. Co? Raz pamiętam, jak moja mama poszła na wywiadówkę. To włożyłem sobie, kurwa, poduszkę w dupę. I raz...
Ktoś napisał, też tak robiłem, o co chodzi? Ty, o co chodzi? Nieźle. Chuja widać. Siem mordecko! Chodź tam, nic nie zrobimy. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź, pogadamy, chodź. Że włożył sobie poduszkę do spodni, żeby jak go stary będzie lał, żeby w poduszkę bił pasem? Ty, rzeczywiście to ma sens. O kurde. Chuja widać. Siem mordecko! Chodź tam, nic nie zrobimy. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź, pogadamy, chodź. Ale o co tu chodzi? No lubisz patrzeć, czy lubisz patrzeć ogólnie? Czy lubisz patrzeć? No na nas, lubisz patrzeć? Ty napadli kogoś no, na TikTok. Co i tak się patrzy po prostu. A chcesz lepiej popatrzeć? Lepiej z bliska? Dawaj. Leć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie bój się. Ej, nie ale uciekaj, nie, ale poczekaj. Poczekaj. Ale Cedek, 55, tak, poczekaj. Co? Ej, nie, mordeczko! No co ty? Nie, no bez przesady, kurwa. Telewizor mamy. Telewizor, nie, no nie. Nieźle. Co jest w dupę? Jakiś glitch. Chuja widać. O, ja jestem odżywiony, bo ja od 12 lat jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Sobie jeżeli zwierzęta nie chciałyby, żebyśmy je jedli, to dlaczego zwierzęta są zrobione z jedzenia? Nie rozumiem tego. Jeżeli ja pierdzielę. Boże. Top 5 animal. Numero 5. Numero 4. Numero 3. Numero 2. Ale se... Honorable mention. Número 1. Top 5. Co jest w dupa? Astra Opel. Dobry samochód był. Dobry samochód był. Astra... Dzień, co tam morda u ciebie? Ebebe, ebebe, ebe. Dzień. Jebać was, kurwy jebane, psy pierdolone. Ja pierdolę! Ale jestem zajebisty! Jebać was, kurwy jebane, psy pierdolone. Wyjaśniony. Wyjaśniony. Zapieprzony śmietniku. Co ty piszesz na tym czacie? Poślizg śmieci w twojej matce dzisiaj będę robił. No. Czemu się... Czekaj, co oplułem? Nie oplułem nic. Kogo oplułem? RB? A no to tak. Czemu ziemia nie jest płaska? Bo ma więcej niż 14 lat. Czemu ziemia nie jest płaska? Bo ma więcej niż 14 lat. Plastik, czerwin, zero kreacji. Rzucam co? Molotowa, jak jesteś kozakiem, to chodź mi to pokaż. Ładujemy broń, makarowamy, tacy jesteśmy, solówka na blokach. Plastik, czerwin, zero kreacji. Czyli w Łodzi nie ma się czego bać. No i w końcu ktoś to rozumie. Witam Chrystus. Nasz pizzerman Karol zmarł 2 dni temu. Zmarł w wypadku samochodowym. Był świetnym kucharzem, ale jeszcze lepszym przyjacielem. Z tej okazji w dniu pogrzebu Karola do każdej pizzy dodajemy Pepsi. Byłem kiedyś w waszym lokalu, jak jeszcze Karol obsługiwał, zamówiłem pizzę, zapytałem, czy do tak dużego zamówienia nie dorzuci gratis butelki Pepsi. Odpowiedział po moim trupie. Czyli poświęcił życie. Żegnaj Karol, witajcie promocję. Z okazji żałoby przez cały miesiąc każda druga pizza za 50% ceny. Nice. Pizza grecka była ulubioną pizzą Karola. Przed śmiercią zawsze jadł ją tak szybko, że mu się uszy trzęsły. To dlatego, że był... ja pierdzielę. Co to w dupę jest? Gdyby żył, to zapytałby teraz, czy ja się właśnie obudziłem w trumnie.
Witam, nie będziemy już udostępniać promocji związanych ze śmiercią Karola. Przepraszamy rodzinę zmarłego. Zdaliśmy sobie sprawę, że promowanie się na śmierci kucharza nie jest smaczne. Smaczna za to jest pizza, którą dostaniecie na osiedlu Kamena. No, dobrze mówią. Nowy kucharz grzechu to najnowszy nabytek pod płomienia. To prawdziwa pizzeria? Co różni nas od innych pizzerii na rynku? Jakość wykonania nigdy nie znajdziecie włosów w jedzeniu, bo w porównaniu do Karola grzechu wyłysiał. No i git. Dzięki Rexop. Po 12 miesiącach jestem w końcu godny emotki tęczowego z Party Tixa. Tak, witamy, witamy w armii Rexop. Spotkanie na zapleczu odbywa się po live'ie. Po każdym live'ie się bawimy. Boże, to jest prawdziwe? Ja pierdziele. Gdzie to? W Australii pewnie, nie? Dzięki, Esker. Był jeszcze jeden? Dzięki, Esker, za 14 lat. Witam, witam. Dzień dobry, dziś polecamy pizzę Fungi Maxi. Receptura została opracowana przez... A, to w tym, bo Buget. Buget dźwięki, to nie był Bind. Receptura została opracowana przez dziadka, właściciela lokalu, co jest ironiczne, ponieważ i on, i pizza skończyli... Nigdy więcej wojny, więcej sosów i sera. Ja pierdzielę. Dzięki Angel Electric za 6 lat. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!